Cześć, jak widzicie po tytule, dzisiaj film z premierą kolejnej kolekcji pędzli. Kolekcji, która jest tak obłędnie piękna. Przyszła wczoraj do sklepu, pokazywałam Wam ją na Instastory dla Was wczoraj bądź przedwczoraj, bo nie wiem, czy wrzucę w piątek, w sobotę, jak mi się uda. Słuchajcie, kolekcja ma taką historię. Kilka miesięcy temu, dobre, ponad pół roku temu, dostałam próbki pędzli po to, żeby sprawdzić włosie. To włosie było nazywane przez fabrykę po prostu chyba luksusowym włosiem syntetycznym. Natomiast cena też wskazywała na to, że to są pędzle luksusowe. Zaczęłam się zastanawiać, co z tym setem zrobić, dlatego że on jest nieprawdopodobnie miękki, nieprawdopodobnie luksusowy. Ta skówka ma cudowny żółty kolor złota, taki prawdziwy, dlatego że te nasze pędzle z klasycznej serii mają kolor trzonków, kolor skówki taki bardziej różowy, miedziany. I pamiętam jak dziś, że z dziewczynami w pracy właśnie żeśmy dyskutowały przy te próbki, które fajne, które nie fajne. I jedna z dziewczyn miała ubrane, nie pamiętam, granatowy sweter czy bluzkę czy coś i ja powiedziałam, o, to by był strzał w dziesiątkę do właśnie tych skówek, a wiedziałam, że chcę je wypuścić właśnie w okresie takim zimowym. Raczej właśnie nie zdążyłabym już do świąt, no nie zdążyłam, ale pomyślałam sobie, że wow, że skoro to są luksusowe pędzle, że fabryka nawet je tak nazywa ze względu na włosie, to zrobimy set Royal ze względu na jakość, ze względu na kolor i ze względu też, dodamy do tego też przepiękną kosmetyczkę. Kosmetyczka, słuchajcie, jest z weluru, czyli to jest ten taki, wiecie, misiowaty materiał w dotyku. W środku oczywiście jest wyściełana przepięknym granatowym też materiałem, złoty zamek, złote logo. Kosmetyczka jest niesamowicie pojemna, dlatego że nawet jak ja tutaj wrzucę wszystkie pędzle, a ten makijaż przed chwilą wykonywałam i też po to, żeby Wam pokazać te pędzle w akcji, więc ten makijaż wrzucę kolejnego dnia po premierze, to zobaczcie, tych pędzelków tutaj jest tylko tyle, jak zawinę, więc możemy albo to złożyć i po prostu mało miejsca zajmuje, albo doładować tyle kosmetyków, co ja lubię i robię. Nie lubię takich mikrokosmetyczek, bo tam się nic nie mieści. W tym zestawie znajduje się 11 pędzli, więc tak jakby jeden więcej niż jakiś taki standard, który mamy przy setach limitowanych. Ten zestaw jest właśnie setem limitowanym, wprowadzonym teraz. Jeżeli którykolwiek z zestawów pędzli, nie wiem, rozejdzie się w trimminga, będziecie ciągle o niego dopytywać, to ja nie wykluczam, że ja zamówię drugą partię, natomiast to też nie będzie kwestia miesiąca, tylko produkcja takich pędzli na indywidualne zamówienie to są nawet 3 miesiące. Także jak komuś się bardzo podoba, a widziałam bardzo pozytywny odzew, to zachęcam, dlatego że jakość jest po prostu fenomenalna, a na żywo one się prezentują z tymi złotymi, z tym złotym logo jeszcze ładniej niż na zdjęciach. Ja jak one wczoraj przyszły, to byłam zachwycona. Teraz pokażę Wam, jakie pędzle wchodzą w skład zestawu. Oczywiście mamy tutaj duży, przegenialny, przemiękki i odpowiednio nasycony włosiem. Znaczy, to nie jest cienki pędzel, jak widzicie, zobaczcie. Ani nie jest też za sztywny. Pędzel do pudru, cudowny i do wgniatania pudru, i do nakładania małej ilości. Zobaczcie, jaki on jest duży w stosunku do twarzy. To nie jest mały pędzel, to jest bardzo, bardzo duży pędzel. Drugi, który musi być w zestawie, to jest pędzel oczywiście do podkładu i tu jest taki trochę niekonwencjonalny, dlatego że on w przekroju jest, widzicie, taką wydłużoną elipsą, jest zbity, może służyć do konturowania bardzo precyzyjnego bądź do konturowania na mokro, natomiast on jest dość zbity i on jest prześwietny do klasycznego nakładania podkładu. Jutro w filmie Wam pokażę, można nim rozprowadzać w takich długich pociągnięciach cieńszą warstwę podkładu albo stemplować, nadaje się do tego świetnie. Jest bardzo przyjemny w użyciu i nie jest na tyle zbity, żeby się go trudno myło. Pędzel klasyczny, skośny, czyli wszystkie bronzery, róże, konturowanie. Przyjemnie duży, przyjemnie tu spłaszczony, dzięki czemu świetnie wchodzi pod kość policzkową. Ten zestaw jest tak udany pod względem modeli, jestem z niego tak zadowolona. I świetnie pokrywa duże partie na czole.
Ale mamy też taki pędzel, zobaczcie, który jest takim jajem wydłużonym i on albo do precyzyjnego konturowania, albo jak chcecie mocniej przypudrować, albo pudrujecie tylko gdzieś tutaj, wiecie, środek twarzy, albo do pudru pod oczami, albo właśnie bronzer, rozświetlacz, super uniwersalny pędzel. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o rozświetlacz, to mamy tutaj takiego pana i ten świetnie nakłada właśnie rozświetlacz tu gdzieś na nos precyzyjnie, ale też i może nałożyć korektor pod oko i może go przypudrować precyzyjnie tutaj, ale możecie też nałożyć jeden bazowy cień lub bazę właśnie tym pędzlem. A teraz pokażę Wam 6 pędzli, które mamy do oczu. I też trzonki w porównaniu z klasyczną kolekcją są troszkę skrócone. Jak przyłożymy sobie tutaj skówkę do skówki, to widzicie, one są trochę krótsze, więc są wygodniejsze, szczególnie jeżeli macie wadę wzroku. Na przykład pędzel do podkładu jest tutaj, widzicie, no zdecydowanie krótszy. To jeszcze nie są krótkie trzonki, ale są bardzo wygodne. Inny nasz pędzel, na przykład pokażę Wam do T13, też jest zdecydowanie dłuższa. Także fajnie. Pędzle do oczu, to jest kompletny set do oczu, nic Wam więcej nie potrzeba w życiu. Przede wszystkim pędzelek skośny, to jest bardzo sztywny pędzelek. Nie jest on może najcieńszy na świecie, ale jest świetny do nakładania pudrowych cieni do brwi, do nakładania, rozcierania kresek. Można nim pomalować też usta, ale on jest sztywny, więc się nie rozjeżdża. Można nim nakładać pomady, z tym, że zaznaczam, że jeżeli ktoś lubi ultra cienkie pędzelki, to ten nie jest najbardziej cienki na świecie. Niemniej no, mi taki odpowiada, a przede wszystkim fajna jest jego sztywność, że on się nie ugina. Pędzel do rozcierania to jest pędzel troszkę podobny do O108, ciut dłuższy. I O108 jest bardziej okrągła. Teraz właśnie też wróciła O108, O104 na sklep. Była w tej dostawie. Zobaczcie na wyprzedaży, bo parę pędzli mamy na wyprzedaży minus 50%. Między innymi właśnie T102 klasyczny do podkładu, dlatego że mamy ich bardzo dużo. Musimy zrobić sobie miejsce na nowości na magazynie, także tam w wyprzedaży zerknijcie. Co to ja mówiłam o tym, że ten do rozcierania jest troszkę dłuższy i ma kształt... nie płaski, ale taki bardziej płaski trochę, nie ma czubka, jest podobny bardziej do O114, czyli starej SS8. Ciekawe, czy to są ludzie tak dawno ze mną związani, że to kojarzą. W każdym razie pędzel genialny do nakładania cieni w załamanie powieki i do rozcierania i te pędzle mają taką jakość, że się nie bójcie. To nie jest taki śliski syntetyk, którego ja też nie lubię, który nie nałoży koloru. Ja ten cały makijaż zrobiłam w tym właśnie tymi pędzlami i ten makijaż jutro będzie na kanale, więc same zobaczycie, jak fenomenalne są te pędzle. Po prostu malowanie z nimi się to jest czysta przyjemność. Kolejny, który jest hitem totalnym tej kolekcji, to jest taki maluch, gruby dość w przekroju, który jest idealny do dolnej powieki. Tu tym pędzlem rozcierałam kredkę na dolnej powiece, połączyłam ją z cieniami. Świetny pędzel do takiej precyzyjnej roboty, dość ciężko dostępny model. Kolejny, który... one są wszystkie fenomenalne. Jestem zachwycona, zakochana w tej kolekcji. To jest takie małe, okrągłe jajeczko. I on tu, wewnętrzne kąciki, dolna powieka, gdzieś tutaj precyzyjne dokładanie cieni, precyzyjna robota, czy tu podłóg brwiowy. Świetne po prostu. Następne dwa, i to już są ostatnie dwa, to są pędzle płaskie, ale nie całkowicie płaskie w przekroju. Ten o klasycznym kształcie jest świetny do nałożenia po prostu cienia. Jak nakładamy kolor, a następnie sobie rozcieramy, to jest klasyczny, jest dobrej wielkości, nie jest za mały, nie jest za duży. A ten z kolei skośny jest prześwietny, jeśli chcecie tylko w zewnętrzny kącik nałożyć koloru. Jeżeli chcecie go rozetrzeć od razu w załamanie, to jest też taki niedoceniany kształt. On jest tak wygodny, ten pędzel, czy na dolną powiekę. To jest w sumie jakby drugi pędzel do rozcierania, którym jednocześnie możecie nabrać koloru, bo on jest dość cienki, czyli nabieracie kolor w ten sposób na niego tu od dołu i aplikujecie od razu i rozcieracie. Też go pokażę Wam jutro w akcji. Słuchajcie, ten zestaw, tak jak wspominałam, niestety był droższy w produkcji niż nasze ostatnie limitowane sety, również ze względu na to, że tutaj jest kolor trzonka na zamówienie, który jest bardzo, jak to powiedzieć, nietypowy. Jest tutaj uzyskany efekt takiego minimalnego nawet gradientu przy skówce. Też te złote skówki niestety są dużo droższe, to by Was zaskoczyło, jaka jest różnica, nawet właśnie jak wybiera się kolor skówek, czy takie drobne detale. Niemniej ten zestaw jest absolutnie wart swojej ceny. Cena to jest 279 zł i
On jest naprawdę wart swojej ceny. Za to macie 11 pędzli, więc one wychodzą po około 25 zł za sztukę albo mniej. Set jakościowo jest fenomenalny. I tu uwaga, którą będę powtarzać często. Pędzle z łosia syntetycznego myjcie w mydle w kostce Protex. Tu się pojawiło gdzieś, bo tu. Pędzle z włosia naturalnego myjcie w szamponach do zniszczonych włosów. Ja akurat używam szamponu z Waszego polecenia Dove, który sprawia, że pędzle są miękkie, że pachną, a nie są oblepione. Nie biorę odpowiedzialności za mycie w olejku Isana, który z czasem rozkleja klej w każdym pędzlu i włosie zaczyna lecieć. Tak samo jak szare mydło ciężko jest wypłukać i tak dalej, więc ja polecam do syntetyków mydło w kostce Protex, to jest istotne, żeby było w kostce, do pędzli naturalnych z kolei szampon do włosów zniszczonych, na przykład Dove jest świetny. Tak, to tyle jeżeli chodzi o prezentację tego zestawu. Jutro zobaczycie te pędzle w akcji, a teraz czas na rozdanie, tak jak zwykle. Czyli zostawiacie na dole komentarz dowolnej ich treści. Ja obserwuję przez dwie bite doby te komentarze i wybieram trzy osoby, które dostaną ode mnie w prezencie zestaw Royal. Treść ma być dowolna. Ja nie oczekuję wierszyków, rymowanek, zagadek, niczego takiego. Napiszcie, co u Was słychać. Każdy z moich subskrybentów ma taką samą szansę dostać ode mnie prezent. Zarówno ten, który się rozpisze, jak i ten, który napisze mi trzy krótkie słowa. Ja Wam daję te produkty jakby z takiego czystego serca, żeby się z Wami podzielić nowościami, żeby chociaż te kilka osób mogło je mieć. Nie jest to żadnego rodzaju, nie wiem, konkurs na skalę światową, więc proszę potraktować to jako zabawę, trochę jako taki, no może i totolotek. Po prostu wybiorę trzy osoby, które będę w trakcie przeglądania, wpadną mi akurat te komentarze w oko. Także tak, ja uciekam, jestem tak szczęśliwa, tak mi ten zestaw poprawił humor, a wierzcie mi, że ostatnio z pewnych powodów prywatnych był bardzo kiepski ten mój humor, że jestem zachwycona i wpasowałam się nawet makijażem. Buziaki.